Może ktoś pouczył serca wiary i światło Ducha Świętego. Daj nam w tym, żeby był głosem Chrystusa i Jego pociechą zawsze się radował. Przez Chrystusa, Panu Boże. To oczywiście. Jak widzicie, czasem muszę zmieniać też mój strój, bo do liturgii jest taka woła dzisiaj, dziękuję królową stroju, także trzeba jeszcze to zrobić. No ale no tak, oni też posłuszają skrywali jedności podczas liturgii. Moi drodzy, chciałbym się podzielić z Wami takimi moimi przemyśleniami. To nie jest jakiś wykład konferencji, taka, która jest zbudowana w jakichś tam wyczytanych doświadczeniach innych, ale przede wszystkim w jakimś moim duszpasterskim doświadczeniu. I z tym się chcę z Wami podzielić. Chodzi o współpracę niebieskiej z duchownymi, a właściwie o wsparcie dla kapłanów, jakie jego doświadczamy z Waszej strony. Zatytułowałem sobie to słowami na tym i świętego Pawła, apostoła, jedni drugich brzemionalność. Jedni drugich brzemionalność. Kto rozumie Kościół, wspólnotę żywych ludzkich serc, to wie, że stale to doświadcza. Jedni drugich brzemionalność. Jak już sobie powiedzieliśmy, kolejny rok drugiego synodu diecezji katowickiej, aż święto nie chce wierzyć, to już 3 lata od inauguracji tegoż synodu. Ale jak już to sobie powiedzieliśmy, stale powtarzamy. Ale myślę, że pewne rzeczy trzeba stale sobie powtarzać. Że jest to czas na skupiwania, co Duch Święty mówi do naszego lokalnego Kościoła. Czynią to nie tylko duchowni, ale świeccy, którzy są, i chcę to podkreślić, większość. Choćby popatrzeć na zespoły synodalne, które powstały w parafiach. Jeden, a najwyżej kilku księży. A kilkunastu czy kilkudziesięciu świeckich. Wszyscy natomiast otwarci na moc wysoką, aby odczytać wezwanie, które Bóg kieruje do nas tu i teraz. I w tym naprawdę jedni potrzebujemy drugich, żeby tworzyć taką wspólnotę współpracy. Musimy nauczyć się słuchać jeden drugiego. Czy naprawdę też takie doświadczenie obecności na katechezach, czas katechezy, kiedy hospitowałem katechetów, czy to przy parafiach, czy potem w szkołach. I czasami wiemy, że ci, którzy na przykład animują grupę, czasami chcą jakby być tymi, którzy wszystko już wiedzą i mają odpowiedź na każde pytanie. A przecież Duch Święty mówi przez każdego uczestnika tej grupy. Dlatego widziałem, jak Duch Święty, czy słyszałem, jak Duch Święty podpowiadał temu animującemu grupę, czy katechezy prowadzącemu, podpowiadał przez usta uczestników takie rzeczy, o których on może jeszcze nie słyszy. On jakby chciał usłyszeć tylko to, co on wie. Dlatego potrzeba takiej grupy, takiej wspólnoty, która rozpoczyna właśnie od modlitwy, żeby wyciszyć swoje serce i otworzyć się na te wszystkie natchnienia, które od Boga pochodzą, aby usłyszeć, co Bóg chce. Nie to, co ja wiem, co według mnie się wydaje, że powinno być tak, a nie inaczej, ale to, jak Bóg chce. I to jest, moi drodzy, już niesamowite wsparcie i pomoc. To jest ciągłe uczenie się i doświadczenie Kościoła, wspólnoty wierzącej. Pogłoszony przed rokiem mojej nominacji na biskupa pomocniczego naszej diecezji napłynęło, jak wiadomo, z tej okazji wiele rzeczy, ale zawsze, podkreślam, zawsze towarzyszyło tym życzeniom zapewnienie. Nie będziesz sam. Nie chodziło w tym momencie o przypomnienie, że
żyć tą pewnością, że Bóg jest ze mną. Nie, nie, w tym momencie nie chodziło. Ale w tym przypadku było to zapewnienie: będę z Tobą. Możesz liczyć na moje wsparcie, na modlitwę, na moją obecność. A jeśli łączyć to z tym wyznaniem wiary, że Bóg zawsze jest ze mną, to było to zapewnienie: jestem rękami Bożej obecności, możesz na mnie liczyć. To jest piękne, moi drodzy. To jest, to rodzi nadzieję, budzi nadzieję i jest niesamowitą pomocą dla księdza. Jeden z profesorów w życzeniach przypomniał mi słowa świętego Augustyna, który o sobie, o biskupie powiedział: dla nas jestem biskupem, a stale jestem chrześcijaninem. I tenże ojciec Kościoła zaraz skomentował to swoje powiedzenie, mówiąc: to, że jestem biskupem, jest dla mnie źródłem trwogi. A że jestem z nami chrześcijaninem, źródłem nadziei na zbawienie. Dlaczego budzi to trwogę, kiedy ktoś jest biskupem? Odpowiedzialność. Jestem odpowiedzialny za dany kościół. Jestem przewodnikiem, pasterzem, mam prowadzić innych. To jest niesamowita odpowiedzialność, to trzeba to przeżyć. Ale z drugiej strony, kiedy jest się świadomym tego, że razem z całą wspólnotą jestem chrześcijaninem, mogę liczyć na drugich, którzy żyją w tej wspólnocie wiary, nadziei i miłości, to jest tylko naprawdę nadziei na wieczne zbawienie. Że można się uświęcić, że można podejmować te wszystkie trudy i doświadczenia. Mój drodzy, święty Paweł, apostoł narodów, doświadcza tego wsparcia ze strony tych, których idzie, z którymi się spotyka. W swoich listach bardzo często wypowiada świadomość tej pomocy, wsparcia, jakiego doświadcza od wielu ludzi. Wspomina poszczególne osoby, które zna z imienia, ale również całe wspólnoty. Chciałbym podać kilka przykładów. Pisząc do Rzymian mówi: polecam wam naszą siostrę Febę, bo i ona była pomocą dla wielu, także dla mnie samego. Pozdrówcie Chrysty i Akwilę, moich współpracowników w Chrystusie Jezusie, którzy dla mnie należeli siebie. Pozdrówcie Andronika i Linię, moich rodaków, którzy przebywali razem ze mną w więzieniu, którzy pracowali ze mną, którzy bardzo się natrudzili i narażali. A w pierwszym liście do Koryntian pisze o pośrednikach między nim a adresatami. Mówiąc tak: oni wypełnili pustkę po was. Oni podnieśli mnie i was na dół. A w liście do Filipian Epafrodyta, mego brata, współpracownika i towarzysza w boju, którego posłaliście, aby zaradził moim potrzebom, narażał swoje życie dla mnie. I do wspólnoty Filipian: wy, Filipianie, nikt inny, tylko wy spośród tych wszystkich kościołów wiedzieliście o moich przychodach i wydatkach. Kilka razy przysłaliście mi pomoc, gdy byłem w potrzebie. Po innych bowiem więzieni ze mną, moi współpracownicy dla Królestwa Bożego, którzy służą mi rado, stawiali się za mną. Wasza wiara podniosła nas na dół całej naszej niedoli i utrapieniu, pisze w pierwszym liście do Tesaloniczan. Jeszcze jeden fragment z drugiego listu do Tesaloniczan. Powinniśmy zawsze dziękować za was Bogu. Jest to słuszne, gdyż wasza wiara ogromnie wzrasta, a wzajemna miłość pomnaża się u każdego z was. Jesteśmy dumni
waszej wytrwałości i wiary, jaką okazujecie, znosząc wszelkie prześladowania i utrapienia. To świadectwo apostoła narodu, który czuje wsparcie, który czuje to, że nie jest sam. Nie tylko na fundamencie tej prawdy nie jest ze mną, Pan stanął przy mnie mocno, ale to, że ma ludzi, że Bóg posyła ludzi, którzy są towarzyszą, dźwigają te trudy pasterzowania. Przeżywam ostatnio wizyty pasterskie, kanoniczna wizytacja parafii, obecnie wizytuję dekana przyczyńców. Podstawowe spostrzeżenie, które robi się w moim sercu. Wierni nie zostawiają proboszcza samego. Nie zostawiają proboszcza samego. I każdego innego świata. We wszystkich parafiach otoczonych wiernymi, którzy najpierw sami widzą potrzebę ciągłego dojrzewania w tych różnych grupach, które są przy parafiach. Aby tym bardziej odpowiedzieć apostolsko na różne wezwania. Czy to przez modlitwę, czy to przez katechezę, przygotowanie do sakramentu w różnych grupach, podjęcie posługi animatorów, czy to w liturgii, żeby ją tworzyć wspólnie, żeby ksiądz nie był sam, żeby czytać słowo, modlić i tak dalej. Żeby każdy, kto przychodzi na liturgię, mógł doświadczyć Kościoła. Posługa Caritas. Czy wiele innych płaszczyzn działania i współpracy, jak parafialne rady przypasterskie, ekonomiczne, synodalne, sami wiecie, ile razy już pobieraliście się, aby pewne teksty konsultować, ustalać. Nieraz może możliwe to były dyskusje, ale ważne, że wszyscy chcą jednego, dobre Kościoła. Bo właśnie to dojrzewanie w różnych grupach i chęć apostolowania to wszystko dla wspólnego dobra, aby mógł wzrastać i umacniać się Kościół, wspólnota żywych ludzkich serc. Pewne sygnały, które do księdza dochodzą właśnie przez współpracowników, przez tych, którzy wyżywają w wspólnocie parafialnej, ale też żyją w miejscach, gdzie może ksiądz nie dociera na co dzień. Oni docierają i znają pewne głosy, które tam się odzywają. Dlatego przychodzą i mówią, tej rodzinie należy pomóc, bo pojawił się taki czy inny problem. Albo ktoś jest nieochrzczony, a chciałby się ochrzcić, ale wstydzi się przyjść, dlatego czy mogę go przygotować? Moi przyjaciele żyją na ślubie cywilnym, chcieliby wszystko uregulować. Co mają zrobić? To takie pewne tego sygnału, których jest bardzo wiele, które są zarazem właśnie takiej współpracy, a zarazem troski w tym pasterskim posługiwaniu księdza. Oczywiście nie stanowi tą siłą, jest objęcie księdza modlitwy. Ile zapewne o modlitwie w postaci różnych magaretek, czy stałej modlitwy w konkretnym dniu. Ja sam wiem i znam konkretne osoby, znam po imieniu, które ofiarują nie tylko modlitwę w tym dniu, ale wszystkie trudy i doświadczenia, żeby je przeżyć bez szemrań. Wszystko po to, aby był takim czystym znakiem obecności Jezusa. Moi drodzy, jakie to jest wsparcie, sobie nawet, że nie zdajecie sprawy. Wiem, że stale jestem umordowany. Pierwsza sobota września, zwykle jest to dzień modlitwy, uświęcenie duchowieństwa, pierwsze czwarte miesiąca, inne wspólnoty różnych, podjęcie tej intencji, modlitwy za kapłana, do nowe powołania. Jesteśmy akurat w Wyższym Śląskim Seminarium Duchowym. Moi drodzy, stała modlitwa i przyjaciele
tej wspólnoty seminarium jest już kilka tysięcy w naszej Afryce. Może, żeby się posłużyć pewnym obrazem biblijnym, pamiętacie tę bitwę z Amalekitami pod Refidim, kiedy Jozue na Kalwarii podmorzył się natomiast na górze z 50 minutami modlić. A kto te ręce podtrzymuje? Jego współpracownicy. Amen. Tak to widzę, że moje ręce, czy ręce kapłana podtrzymywane przez współpracowników. A ilekroć trwa ta modlitwa, ilekroć jest zwycięstwo. Nowy presbiter już od kilku lat, teraz co roku, wręczone zostały zapewnienia o modlitwie i ofiarowanie cierpienia, intencji. Tak ostatnio uczynimy to siostry Elżbietami. Konkretne takie pismo podpisane przez konkretną siostrę, która choruje, cierpi i zobowiązuje się właśnie do modlitwy i ofiarowania swojego cierpienia. Konkretną osobę i nie. Poprzednie lata było podobnie, ale były zobowiązania od ludzi chorych z terenu, pilotowało to apostolstwo Boga. 90-lecie kościoła lokalnego i 90-lecie apostolstwa chorych. Czyli ta posługa chorych, czyniona przez Kościół, czyni zarazem posługę. I popatrzcie, że to jest coś niesamowitego. Tyle lat trwa Kościół. Ten nasz lokalny Kościół. I tyle lat ci chorzy nie tylko czekają na posługę, ale mówią, czujemy, że jesteśmy obsłużeni przez Jezusa Chrystusa i On czyni nas również tymi, którzy chcą służyć. Coś się wydaje. Kiedyś matka Teresa opowiadała, jak jedna belgijska pielęgniarka, opiekunka społeczna chciała wstąpić do miejscu, ale nie pozwalała mi na to znaleźć. Znalazła następujące rozwiązanie. Skoro nie może pracować wśród chorych, to ludzie będą uczestniczyć w tym apostolacie, stając się drugim Janem i Teresą, jej duchową siostrą, która będzie ofiarować Bogu swe modlitwy i cierpienia za matkę Teresę, za obecność jej dzieła. I inni, którzy nie mogli się bezpośrednio przyłączyć do tego dzieła, mogli łączyć swe wysiłki z wysiłkami sióstr, wspólnie realizując cel, jakim było zaspokojenie pragnienia Jezusa. I ty robisz to samo własną modlitwą i cierpieniem. Twoje cierpienia i modlitwy będą kielichem, do którego my, członkowie pracujący, będziemy wlewać miłość dusz, które zbieramy. Dlatego jesteś równie ważna, niezbędna dla realizacji naszego celu. Aby zaspokoić pragnienie Jezusa, musimy mieć kielich. I ty, i inni, mężczyźni, kobiety, dzieci, starsi, młodzi, bogacy i bogaci, wszyscy możecie tworzyć ten kielich. W rzeczywistości możesz zrobić dużo więcej złożone cierpieniem w łóżku, niż ja swobodnie się poruszając. Ale ty i ja razem możemy wszystko w Nim, Jezusie, który nas umacnia. Dlatego mówię tym, którzy wspierają mnie swoimi modlitwami, że mamy udział w tym całym moim posługiwaniu. W tym przepowiadaniu słowa, udzielaniu sakramentu, w tym błogosławieństwie. Mamy wspólny udział. Ale jest jeszcze wsparcie na wielu innych płaszczyznach. Święty Pan, jak przed chwilą przeczytałem w tym krótkim fragmencie do listu do Filipian, wyraźnie nikt inny, tylko wy spośród wszystkich kościołów wiedzieliście o moich przychodach i wydatkach. Kilka razy przysłaliście mi pomoc, gdy byłem potrzebny. I powiem krótko, my kapłani przyjmujemy się z darem wiary. Tylko. Ile razy z waszej strony możemy liczyć, czy jest nadstawianie głowy z waszej strony, bo tu i ówdzie ludzie myślący według środków społecznego przekazu nieraz tak mówią w kościele,
kapłanki. Wy jesteście na tej pierwszej linii. Stajecie i prostujecie. Grupy biblijne, w których uczestniczy ksiądz, uczycie również odczytania Słowa Bożego w kontekście życia. Żeby on sam lepiej odczytać to Słowo. To jest niesamowita pomoc. Sam tego doświadczałem wiele razy. Takiego publicznych, które przygotowywały niedzielną liturgię. A niepełnosprawny kontakt z nimi, uczy chodzenie po ziemi. Zwracają uwagę na to, co najważniejsze, czego w tej najczęściej w szybkości życia nie dostrzegamy. Ostatnio, tydzień temu, przeżywałem jubileusz 90-lecia apostolstwa chorych. Przemawiała pani mama niepełnosprawnej Dominiki, która między innymi powiedziała tak, że nie stawia sobie nigdy pytań tego typu. Czemu to mnie spotkało? To mogłoby okazać się sugestią czy życzeniem takich doświadczeń tu. Nigdy o tym nie myślałem. Albo przypominanie pewnych zasad, które się wypowiadały, głosi, a przecież o to chodzi, że musi być wewnętrzna spójność. W każdym z nas, ale szczególnie w księdzu, między tym, co głosi, a tym, jak żyje. Ileż takich sytuacji, kiedy człowiek jakby chciał uciec z pewnych wezwań, a ktoś ze współpracowników bliskich mówi, ksiądz przemówił, że wezwania należy podejmować, ale nie uciekać. Nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach.